Cześć, to Justyna i witajcie w nowym vlogu, pierwszym vlogu w tym roku. Dawno się do Was nie odzywałam, natomiast myślę, że to jest dobry moment. Ja właśnie odłożyłam Filipa spać, natomiast z Wami się postanowiłam przywitać, bo to będzie na pewno taki vlog łączony z kilku dni, więc uznałam, że po co czekać, skoro mogę się z Wami przywitać już dzisiaj. Odłożyłam Filipa spać. A sama uznałam, że po pierwsze zrobię sobie tam wszystkie wklejki w kalendarzu, bo mamy już czwarty czy piąty dzisiaj, nie wiem. Postanowiłam, że w końcu ogarnę swój kalendarz, wiecie. No fajnie by było mieć go zrobionego już od początku stycznia, natomiast no jesteśmy na początku, także ja jeszcze sobie daję tych zawsze kilka dni, nie spinam się. I właśnie uznałam, że dzisiaj może zrobię, a muszę go troszkę podrasować i dostosować do moich potrzeb, bo ja zazwyczaj kupuję taki najzwyklejszy kalendarz, słuchajcie, jakiś tam za 10 zł. Ten kupiłam w Empiku, o właśnie tak, w Empiku za jakąś tam właśnie 10 zł, bo była wyprzedaż. A słuchajcie, ja większego nie potrzebuję, bo ja też, tak jak Wam już kiedyś chyba mówiłam, to zapisuję w nim tylko takie rzeczy, które mam na 100% pewne, typu jakąś wizytę lekarską i tak dalej. Także no, taki mi po prostu wystarcza. O, teraz go troszkę muszę podrasować. To jest taki zwykły kalendarz. Ja zazwyczaj nic z nim nie robiłam, ale postanowiłam, że w tym roku trochę sobie tutaj podziałam i po pierwsze uznałam, że zrobię sobie tutaj taką dodatkową kieszonkę. Przykleję po prostu kawałek zwykłej kartki i wiecie, będę mogła sobie pod spód tutaj zawsze coś schować, jakąś karteczkę. Na przykład jak sobie czytałam ostatnią książkę, to zaznaczyłam sobie autorów, których chciałabym wypróbować i wiecie, schowam sobie tą i jak będę szła do biblioteki, to po prostu może wyjmę karteczkę i powiem pani, że któryś z tych autorów, nie? Zresztą już jednego z nich właśnie sobie wypożyczyłam, zaraz wam pokażę. Wypożyczyłam sobie taką ostatnią książkę Alka Rogozińskiego, Śmierć w blasku fleszy, także wiecie, zobaczymy co to tam będzie. Jeszcze tak naprawdę nie zaczęłam. Właściwie to przeczytałam tylko taki wstęp o postaciach, jakie będą występowały, także to tyle. Więcej nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Dobra, chyba mi się już klej nagrzał, bo jeszcze to, co chciałam sobie tutaj zrobić, to przykleić taki kawałeczek gumki, wiecie, o, po prostu, żeby móc sobie tu zawsze włożyć długopis. Bo ja strasznie nie lubię tego momentu, kiedy muszę coś na szybko zapisać i nigdy nie ma długopisów w pobliżu, nie? Więc muszę sobie po prostu to przykleić, dociąć i tak dalej. Chyba się już klej mi nagrzał. Myślę, że gdzieś tutaj tak na środku wezmę tą gumkę, przykleję. Trochę nie za dużo, nie? Żeby nie była za szeroka. Dobra, może coś z tego będzie. I teraz od razu przykleję tutaj sobie właśnie tą dodatkową kieszonkę. Trzyma. Mam tutaj na długopisik jest. To może Wam pokażę, co na pewno będę miała w środku wklejone. To już raczej nie na klej na gorąco, tylko takim zwykłym klejem. Ale już Wam pokazuję. Opłaty. Bo ja lubię sobie kontrolować, czy aby na pewno zapłaciłam, wiecie, w danym miesiącu opłatę. No mam tutaj za jakieś za wodę, za prąd i tak dalej, więc to sobie tutaj przykleję. Tutaj na drugiej stronie będzie
Dobra, może to odsunę. Tu na tej stronie będą przeczytane książki, bo jako jeden z cel ponownie sobie wpisuję książki. Tu właśnie pomyślałam, że sobie wypiszę cele. Będą to opłaty, bo jeden z celi też się łączy z tą opłatą. A kolejny cel wiąże się z tymi moimi miesięcznymi takimi wyzwaniami jakby. I te miesięczne wyzwania postanowiłam, że sobie będę, jak już się miesiąc dany zakończy, to po prostu na raz i jeszcze raz i sobie powiedzmy, wiecie, napiszę tam styczeń, luty, marzec i tak dalej. I później jak będę chciała, to sobie będę mogła zawsze zerknąć, jak mi tam szło w danym miesiącu. W zeszłym roku wklejałam to na koniec miesiąca, ale chciałabym mieć, wiecie, takie zbiorcze porównanie. Tak no po prostu, żeby było to na powiedzmy jednej, no dwóch stronach tych sąsiadujących ze sobą. Także taki jest mój plan. A co z tego wyjdzie, to wiecie. Tutaj mam oczywiście jeszcze ten taki kalendarz na 22, tu jest zbiorczy na 23. Mam też taki plan urlopowy. Ja sobie tutaj zawsze zaznaczam, jakie dni mam wolne, wiecie, od pracy. No i tam zawsze, gdzie wypada długi urlop. No i tutaj wypisuję sobie, powiedzmy, co bym chciała zwiedzić w tym urlopie, albo co mam do zrobienia w tym urlopie, wiecie. A tutaj jest taka rozkładówka miesięczna. I tutaj sobie na przykład zapisuję, jak mój Filip jest chory, to kto brał na niego zwolnienie, czy to byłam ja, czy to był mąż, ile dni, bo wiecie, bo to trzeba liczyć, żeby wystarczyło nam na cały rok te 60 dni, które tam są przewidziane. Tutaj zawsze na koniec grudnia tą pierwszą stronę zapisuję takim podsumowaniem poprzedniego roku. Tutaj jeszcze tego nie zrobiłam, natomiast wiecie, no też nie chciałabym Wam tutaj za wiele pisać, no bo to są moje prywatne rzeczy, o których nie zawsze chcę mówić. Natomiast no tutaj wiecie, na tej stronie po prostu aż do samego 1 stycznia będę miała pewnie zapisane, co mi wyszło w zeszłym roku, co mi nie wyszło, nad czym chciałam popracować w tym roku. A odnośnie celi, to tak jak Wam mówiłam, jednym z celi będzie darowizna comiesięczna, którą właśnie też tutaj umieściłam sobie, bo w zeszłym roku mi to fajnie wyszło, także i co miesiąc mi się praktycznie udawało tą darowiznę przekazać, także super. W tym roku też bym chciała to zrobić. No, także tak. Cześć, słuchajcie, właśnie wróciłam z pracy. Jestem jeszcze w samochodzie. Jest okropna pogoda, pada okropny deszcz. Rano też padał, jak jechałam. Także masakra, masakra. Ale teraz idę się zbieram, bo jadę do mojego taty na weekend. Witam się z Wami znowu. Znowu z auta. Tym razem już dojechałam pod dom mojego taty. Także idę wypakować teraz wszystkie rzeczy. Filipek... Najpierw odstawię Filipka, on już się zacznie bawić z dziadkiem. Prawda, Fifi? Będziesz się bawił z dziadkiem, tak? Będziesz się bawił z dziadkiem? A mama pozanosi wszystkie rzeczy. Ja jestem już u siebie w domu rodzinnym. Odłożyłam Filipa spać, bo już jest właśnie pora na niego, żeby poszedł spać. Pobawił się trochę z dziadkiem i z ciocią, także fajnie. Dość w miarę tak szybko zasnął. A ja teraz sobie postanowiłam, że poczytam książkę i co? I też będę się kładła pewnie niedługo spać. A może jeszcze zajrzę do kilku osób, wiecie, bo dawno nie oglądałam nic na YouTubie, więc może zajrzę teraz do kilku osób i coś tam sobie u nich obejrzę. A do Was odezwę się jutro. Radzenie sobie. To sobie nadziej. A może zjesz to, co masz u siebie na talerzu? Nie, ten. Ten wolisz? To...
Co, wyruszyć mam? Tak. Dobra. Ruszam i zahamowałam. Ja też hamuję. Dołączyłeś wagoniki? I co jeszcze? Nie myjemy, musi być napieczona. Co musi być? Napieczone. Co to znaczy? No, napieczone. Doczepione może, tak? Ten też? I niebieski też? Tak. A jakie my tu mamy kolory klocków, powiemy? Co to jest za kolor? Stop, hamuję ja. Hamujesz, dobrze. A co to jest za kolor ten? Ten kolor to żółty. Nie, ty masz żółty w rączce. To jest żółty. To nie żółty, co to jest. Ten jest nie... Biski. Niebieski, a ten? Czerwony. Czerwony, pięknie, a ten? Zielony. Nie, ten jest zielony. To nie jest zielony. To jest zielony. A ten jest po? Pomarańczowy. A ten jest żółty. A ten też jest żółty. No. Zabawiam, ja się pisałem. No. Panie, pisałem tam. Panie, pisałem, nie pisałem. Filip rozrabia od samego rana. Wstał, to była godzina 6, teraz mamy prawie 10 i to dziecko ma niespożyte pokłady energii. Psuje, kombinuje, rozrabia, także no. Ale sobie zbudowałeś. Takie wagoniki byś zbudował. Wagoniki takie? Wagoniki takie zbudowałem do pociągu. A zjeżdżalnia nie musi być do auta. Do auta, autka jeżdżają na zjeżdżalni po prostu. Po prostu na zjeżdżalni zjeżdżają autka? Pokażesz mi, jak wyje ta syrena? Jak wyje syrena? Potrzebuję twojej pomocy. Ale nie siadaj na tym. Potrzebuję twojej pomocy. Niemożliwe. Cześć, staruszku. Moja psineczka, taka biedulek, tak sobie śpi. Śpi sobie, biedulek. No dobrze, to sobie śpi. My już wstaliśmy od rana. Filip tutaj buszuje. Kombinuje, buszuje. Co chcesz? Na ręce chcesz, aha. Chcesz tutaj się wcisnąć do mamy. Na przytulaczka? Wyglądasz przez okienko i co tam widzisz? Cześć, witam się z Wami znowu w samochodzie. Właśnie wróciliśmy do domu. Teraz muszę zadzwonić do męża, żeby przyszedł po te wszystkie rzeczy, bo szczerze mówiąc nie chce mi się tego wszystkiego nosić, zwłaszcza, że przywiozłam też ziemniaki, sporo ziemniaków, więc po prostu mi się nie chce. Także dzwonię po męża i zbieramy się do domu. My już jesteśmy w domu, w pokoju Filipa, a tu zaszła mała zmiana, bo jak nas nie było, to mój mąż zamontował nowe światełko i dlatego teraz jest tutaj jasno, chyba najjaśniej w całym mieszkaniu. Tego tak dobrze nie widać, natomiast naprawdę jest tutaj chyba najjaśniej w całym bloku, jak to mój mąż powiedział. O. Super, mama się cieszy, że ustawiłeś pieluszki. W każdym razie, no naprawdę, jest tutaj naprawdę, naprawdę jasno. Próbowałam przed chwilą połączyć się, bo to ma być smart. Pobrałam aplikację, natomiast niestety nie udało mi się z tym połączyć. Nie wiem, ale nie będę się teraz tym bawić, bo jak tak mryga i jest ciemno, to naprawdę aż w oczy razi, więc sobie to zostawię na jutro, na rano, wiecie, żeby to ustawić, może za dnia się uda, bo naprawdę aż w oczach się troi. Wielka
każdym razie, jeśli uda się to ustawić, to chyba pomyślę o kupieniu takiego samego światła do nas, do pokoju, bo u nas też jest naprawdę ciemno i mimo, że tam się, wiecie, świecą niby te żaróweczki, to nie jest to takie, jakbym chciała, a to jest naprawdę jasne światło, także jeszcze o tym pomyślę. No witajcie kolejnego dnia. Filipek już się obudził, więc już jesteśmy u niego w pokoju i się bawimy. Jest chwila po 6:00. No po wszystkich krzaczurach trzeba, co? Po wszystkich. Ja wyszłam z psem na spacer, ale też w poszukiwaniu jakiegoś otwartego sklepu, żeby kupić jakieś pieczywo, może coś do pieczywa, bo mój mąż niestety wczoraj nie ogarnął, że dzisiaj jest niedziela i że pewnie wszystko będzie pozamykane. Zobaczymy, może się coś uda znaleźć. Dobra, udało się, jedna z osiedlowych żabek była czynna, także mam. Ja odłożyłam Filipa na drzemkę. Mąż już włożył jedzenie do piekarnika, także jak Filip wstanie, to będziemy mieć gotowy obiadek. A my teraz sobie nadrabiamy seriale, bo mieliśmy zaległe pierwszą miłość, bo wiecie, jak mnie nie było, to nie oglądaliśmy. A chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj mam w planie spakować wszystkie świąteczne kubki i rozebrać choinkę. No i jeszcze muszę sobie zmienić paznokcie, bo te już wyglądają naprawdę, naprawdę źle. Poobrywały się, ponadrywały, już mają spory odrost, także dzisiaj mam w planach właśnie jeszcze zrobić sobie nowe paznokcie i rozebrać tą choinkę. Dobra, słuchajcie, ja chowam choinkę, już ją praktycznie zapakowałam, tu zapakowałam sobie świąteczne ozdoby, bo myślę, że to już jest ten czas właśnie. Trzech króli minęło, ja zawsze tak właśnie chwilę po trzech króli rozbieram choinkę, chowam ją, wiecie, bo to jest też taki czas w roku, kiedy się zdążyliśmy już nacieszyć i myślę, że po prostu do przyszłego roku będzie sobie ta choineczka spokojnie w piwnicy stać.